Gdzie spotkaliśmy Jezusa? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Piotr Piekło i ksiądz Wojtek Iwanecki. Dzisiaj piszemy Ewangelię. Tak, piątą. Nie, no już więcej. Już są cztery. No tak, ale jeszcze jest Tomasz. A Tomasza, Marii Magdaleny. No to my kolejną to już, którąś. Tak. Ewangelia według świętego monitora. O, właśnie. Ale piszemy we dwóch. To takiej nie ma jeszcze. Na cztery ręce pisanej są grane. Jak encyklika Benedykta i Franciszka. Franciszka, tak. Z początku pontyfikatu. Ale trwamy w radości zmartwychwstania. Cały czas. 50 dni tej radości w liturgii Kościoła. Tylko 50. Tylko 50. A potem na każdej Eucharystii, na każdej mszy świętej. Tak. Chcemy się cieszyć. I jak zauważyliście na pewno, czytając Ewangelię, cała Ewangelia, a szczególnie te fragmenty o zmartwychwstaniu, są fragmentami, są historiami spotkań. Spotkanie ze zmartwychwstałem Panem Jezusem. No. Wcześniej nie ze zmartwychwstałem, tylko sprzed zmartwychwstałem. Sprzed zmartwychwstałem. A potem ze zmartwychwstałem. Tak. Ale chodzi o to, że w liturgii teraz są czytane. Też teraz w liturgii są czytane, właśnie. W okresie Wielkiej Nocy, tak. Wielkanocnym. Są czytane właśnie te spotkania właśnie ze zmartwychwstałem. 40 dni one trwały. O. Długo, nie? Jezus się widywał z apostołami. To tak jak kiedyś do mnie dotarło, że to trwało, nie? Że oni spędzili ze sobą no, prawie 2 miesiące. Po zmartwychwstaniu, nie? Ja się zastanawiałem, czy on znikał. Bo tak w Ewangeliach jest napisane, że znikał. Na przykład wziął spał, co jadł, nie? O. No dobrze, ale to są takie nasze tutaj dywagacje. Myśmy chcieli powiedzieć właśnie o czym? O naszych takich miejscach, gdzie spotkaliśmy Jezusa. No to będzie takie trochę świadectwo, żeby tak się podzielić. No bo warto się chyba tym dzielić. Tak, no skoro Pan Jezus powiedział, idźcie tak, na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czyli powiedział, głoście dobrą nowinę, tak. No a tą dobrą nowiną tak naprawdę była historia życia tych apostołów, uczniów, no bo oni spotkali, mieli nadzieję, potem doświadczyli tragedii śmierci Pana Jezusa. No i potem on stanął przed nimi, właśnie, bo kiedy mówi, tak. To idźcie na cały świat, no to on stoi zmartwychwstały i oni doświadczają no, największej radości, tak. I potem właśnie ją opowiadają. Że chrześcijaństwo to nie jest ponura nowina, ale dobra nowina tego, że jest ciąg dalszy, nie? Naszego życia, więc o tym chcemy mówić. No to nie przedłużając, ja zacznę może. Tak, pomyśleliśmy sobie, że trzy, tak? Po trzy. Bo żeby nie było za długo, nie? Nie, niektórzy lubią dłuższe nasze odcinki, inni lubią krótsze nasze odcinki, tak. No to tutaj wiadomo. Więc ja pierwsze miejsce, to może tak trochę nie będzie zbyt odkrywcze, ale Pszów, czyli moje miejsce, no taki dom rodzinny, tak? Te parafia szczególnie rodzinna też. Moja bazylika, w której też niedawno byłem, odprawiałem. I takie pierwsze doświadczenie takiej bardzo świadomej wiary. Raz, że w rodzinie, ale dwa, że we wspólnocie oazowej, we wspólnocie takiej parafialnej, kościelnej. Jednak tam się dosyć znaliśmy. Też ministrantem byłem i pamiętam dokładnie te miejsce, gdzie na przykład zawsze chodziłem do spowiedzi, który konfesjonał, przy którym krzyżu się modliłem, miałem swój ulubiony, nie? Ławkę, której z tyłu gdzieś tam klęczałem, ja zawsze lubiłem z tyłu sobie klęczeć w kościele. Jak przychodziłem na modlitwę, więc to na pewno jest takie miejsce, gdzie pierwszy raz pomyślałem sobie, no wiara to też jest mój wybór, nie tylko, że rodzice wierzą i wszyscy mnie tam do kościoła jakoś zachęcają, bo raczej nie zmuszali, ale no tam zachęcali. Ja muszę się zdecydować, ja muszę się określić, nie? Ja, Wojtek Iwanecki, chcę tu przyjść do tego kościoła, tej bazyliki. No i chodziłem z własnej nieprzymuszonej woli i to jest chyba takie pierwsze miejsce, gdzie naprawdę doświadczyłem no żywego Boga, nie? Tego, że On zmartwychwstał, tego, że działa w moim życiu, że chcę za Nim iść, że mnie powołuje i tak dalej, i tak dalej. Więc z takich miejsc to jest moje takie, no myślę, pierwsze miejsce, które musiałbym w ten sposób wyróżnić. Taki wieczornik, taki... bo jak mówisz, że... Wieczernik, no może bazylika. Być wieczernik. No bazylika, tak. Dla mnie to bardziej Golgota. Ale nie, no miejsce, gdzie doświadczyłem Boga. Jeżeli o mnie chodzi, to Rybnik Chwałowice. To jest miejsce, gdzie pojechałem
na swoje Triduum Paschalne. To właśnie tam po raz pierwszy w świadomy sposób, bardzo głęboko zrobiłem to, o co chodzi w całej formacji oazowej. Też mówiłeś o oazie. Ja trafiłem na oazę, do Ruchu Światło Życie. No i tak mniej lub bardziej świadomie sobie żyłem do właśnie Triduum Paschalnego po drugim stopniu rekolekcji. To dla wtajemniczonych. Jest taki moment, kiedy wyjeżdża się z parafii i po raz pierwszy, ja w zasadzie po raz pierwszy przeżyłem poza swoją rodzinną parafią Triduum Paschalne, czyli czwartek, piątek, no i sobotę i jeszcze poranek wielkanocny i chciałem jechać, były kilka miejsc do wyboru, ja chciałem jak najdalej od siebie, jak najdalej od swojego miejsca zamieszkania, żebym nikogo tam nie znał, bo tak sobie postanowiłem, że to będą pierwsze rekolekcje. To rybnik był najdalej. No. Bo tam było do wyboru, było, wiesz, jakaś Jadwiga w Chorzowie, parafia, nie takie tutaj w naszej diecezji, bo chodzi o to, że to były miejsca w naszej diecezji, było kilka tych miejscówek. Wybrałem, w ogóle nie wiedziałem, gdzie jest Rybnik Wałowice. No. I tam powiedziałem, że będę słuchał, będę starał się przeżyć jak najgłębiej potrafię, w bardzo świadomy sposób. I to mnie bardzo uderzyło i było właśnie takim spotkaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem, wręcz no, liturgicznie, nie? No. Taką kropką nad i takiego świadomego wyboru. Kropka nad i. No to dla mnie drugim miejscem, to taki ciąg dalszy właściwie mojej historii duchowej, to są Katowice. I właściwie tak to mówiąc równo, seminarium i katedra. Mimo tego, że jako miejsce, jako przestrzeń może sakralna, nie jest mi tak bliski wystrój katedry jakoś tak, jeżeli chodzi o estetykę tego miejsca i tak dalej. Natomiast no, czuję bardzo duży emocjonalny związek z tym, z tą świątynią. No też tam przyjąłem święcenia kapłańskie, ale tak szczególnie bym wyróżnił, żeby się nie rozgadywać, ale takie wiesz, momenty, kiedy ja tam właśnie na każdym Triduum byłem, ponieważ śpiewałem w scholi od drugiego roku. I spędzałem dużo czasu właśnie na śpiewaniu gdzieś tam w katedrze z różnych tam okazji, ale szczególnie właśnie w czasie Triduum Paschalnego. Mnie tam nie wzięli. Ciekawe czemu. I dla mnie takim największym przeżyciem Triduum Paschalnego w katedrze to były czuwania przy Bożym Grobie po wszystkich już kiedy byliśmy sami, ta katedra była taka prawie że pusta, taka mroczna, kiedy ten ciężar taki Wielkiego Piątku na tobie był i kilka osób czuwało i ta młodzież prowadziła zawsze czuwanie, to było też kilka osób. I jakaś taka, no to było takie niesamowite chwile, naprawdę, tak jak wspominam bardzo dobrze, jako takie naprawdę doświadczenie Pana Boga, nie? Oczywiście wielkopiątkowe, ale już z takim wychyleniem na te zmartwychwstanie, nie? Że to coś się wydarzy, że my tak czuwamy, wiecie, nie? Że czujesz takie napięcie, że wiesz, że coś się wydarzy i tak tam było. I tak tam właśnie tego Boga jakoś doświadczałem. Dużo tam właśnie było też ciszy i to też mi bardzo odpowiada taka modlitwa. Właśnie taka nieprzegadana, nieprzeskakana, tylko taka powaga tej wiary, tego mojego życia, tam przy tym Bożym Grobie, przy tych różnych takich zgaszonych światłach, ten ogrom katedry, nie? I jakoś tak w tym wszystkim ja miałem bardzo duże takie przekonanie, że Pan Bóg jest obecny. I dalej mam sentyment, naprawdę. Jak był teraz Wielki Piątek, to mam daleko z Rybnika, nie pojechałem do katedry, ale myślałem, naprawdę myślałem o katedrze i o tym Bożym Grobie. Tak jak mówię, nie chodzi tu o estetykę jakąś, tylko chodzi po prostu jakoś, nie wiem, o różne rzeczy, nie? O to miejsce, o tę chwilę, o te śpiewy, o tę ciszę, o to, co się we mnie działo wtedy, że to był taki moment, kiedy Pan Bóg naprawdę był tak blisko mnie, choć nie powiedział mi chyba niczego, żebym zapamiętał, ale czułem taki, nie wiem, ciężar Jego obecności. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale to było coś pięknego i ja to dobrze wspominam. To tak troszkę nawiązując, to ja głęboko przeżyłem Wielki Piątek w tym roku, a to dzięki naszemu odcinkowi, który żeśmy zrobili o wstąpieniu do piekieł. Jakby ta świadomość, to, że się nagrywaliśmy ten odcinek właśnie przed Triduum, bardzo mi pomogła, nie? I właśnie, że Pan Bóg tak dużo robi, nie? Że schodzi na dno i przejmuje inicjatywę. To tak, taka dygresyjka. A drugie miejsce moje to jest Ustroń i parafia świętego Klemensa. W Ustroniu, to Beskidy, jak ktoś jest z daleka i nie kojarzy tych miejscowości. To jest miejsce, w którym chyba 5 razy, tak to liczyłem, wychodziłem z niewoli grzechu. Dlatego, że tam zacząłem posługiwać jako animator w Ruchu Światło Życie na rekolekcjach wakacyjnych i to był drugi stopień rekolekcji wakacyjnych, czyli wyjście
z niewoli grzechu i przejście przez w ogóle Morze Czerwone i to też jest takie paschalne, nie? I też ksiądz Piotr, niesamowicie... Wyjście z niewoli numer 3. Ale to, wyjście z niewoli numer 4. Niektórzy musieli długo wychodzić z niewoli i za pierwszym razem nie udało się. Bo ja byłem na swoim drugim stopniu oczywiście też, gdzie indziej zupełnie, ale potem właśnie jako animator... A tam jeszcze nie wyszedłeś. Tam nie wyszedłem i potem musiałem tyle wychodzić. No ale tak wyszedłem, że jak już przeszedłem przez to Morze Czerwone, to poszedłem prosto do seminarium. No. Choć... Dobra, to nie, bo to potem jeszcze byłem... Żeby błąkać się po pustyni przez 40 lat. Ale to było... To jest takie święte miejsce dla mnie, właśnie odkrywania też powołania i odkrywania w ogóle swojej roli w Kościele, bo ja, kiedy zacząłem jeździć na rekolekcje Ruchu Światło Życie, to nie myślałem w ogóle o tym, że będę księdzem. Akurat wtedy to nie miałem takich myśli. Miałem je gdzieś tam wcześniej, ale nie wtedy, kiedy zacząłem posługiwać jako animator. No ale tam odkryłem, że jestem powołany do tego, żeby mówić właśnie o Panu Bogu, żeby się dzielić swoim doświadczeniem wiary z chłopakami, których miałem w grupie, których w ogóle pozdrawiam serdecznie, jeżeli ktoś z Was ogląda, to może się odezwać, bo to są takie fajne spotkania potem po latach. Friends, się zdarzyło. Niesamowite miejsce dla mnie, bo właśnie takie przeżywanie, te same treści co roku z innymi ludźmi. Ale no święte miejsce dla mnie, takiego spotkania właśnie ze zmartwychwstałym, z Bogiem, z Jezusem, w liturgii, w sakramentach, we wspólnocie. Piękne miejsce. Zawsze tam wracam, właśnie jak gdzieś przejeżdżam przez Ustroń, to staję, wchodzę do tego kościoła, wracają te wspomnienia. Piękny kościół. Też tam byłem na rekolekcjach. Jeździliśmy też do Ustronia z Mikołowa. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeździli, jeżeli oglądają też ten film. Zmiarki i nie tylko zmiarki. Ale to dobrze, to ja trzecie miejsce i ostatnie, które chcę powiedzieć, bo tych miejsc można wymienić kilka. Ono jest takie dziwne trochę, ale jest to też przestrzeń, jakby nie było. Jest to też miejsce. To jest mój konfesjonał w Mikołowie, w parafii świętego Wojciecha. Spowiadałem, każdy z księży miał swój konfesjonał. Ponieważ byłem najmłodszy, dostałem konfesjonał przy drzwiach, żeby wszyscy, co wchodzą, od razu się u mnie spowiadali. Z prawej? Tak, i reszta księży ma potem cię wolne. Się teraz dowiedziałem, że... Dobra, tak, okay. To działa, tak. Nie, no, oczywiście spowiadałem w tym konfesjonale. Ja też go dostałem jako najmłodszy, tak. Kiedy przyszedłem, bo tutaj zdradzę... Wojtek był kilka lat po mnie w parafii, w której też byłem neoprezbiterem. Tak, ja też byłem neoprezbiterem. Ale teraz dopiero To była moja pierwsza parafia. Ale to jest dla mnie takie miejsce, no mega miejsce takiego doświadczenia. Najwięcej tam spowiadałem w życiu na pewno. Spowiadałem tam bardzo dużo, przechodziłem dużo wcześniej niż trzeba było. Bardzo dużo ludzi się tam przewijało, też takich osób, które gdzieś tam na stałe się u mnie spowiadały, które chciały tam przychodzić. Niektóre się umawiały potem jeszcze jakoś dodatkowo, ale bardzo dużo właśnie tam w tym konfesjonale spowiadałem i no w święta, nie święta, to tam się mieszkało, nie? Mi się anegdoty, mogę jeszcze wtrącić? Tak. Mogę? Zanim powiem poważnego, no zanim ten. To jak trafiłem do Mikołowa, to tam był starszy wikary, ksiądz Michał, pozdrawiam, jeżeli tego ogląda jakimś cudem. Przyjemne pozdrowienia. Ale on tak, pamiętam, że to właśnie po miesiącu czy po dwóch tak kiedyś tak zagadnął mnie i mówi tak: Piekło, wiesz co to jest? I tak wziął palec, jak zrobił takie... A mówię, no nie mam pojęcia. On mówi, kolejki przed swoim konfesjonalem, przed świętami wielkanocnymi. No tam się dużo ludzi spowiadało. Wracając do poważnego wątku, to takie jest miejsce właśnie dla mnie świętej obecności jakoś Pana Boga, takiego doświadczenia, że Pan Bóg działa też przeze mnie w sakramencie pokuty i pojednania i że faktycznie no te Boże miłosierdzie to jest też tak konkret, nie? To nie jest takie to nie jest Boże zapomnienie i Boże Alzheimer, ale faktycznie coś wielkiego, nie? Coś, za co Jezus oddaje życie i coś, czego ludzie doświadczałem jako też realna taka pomoc w ich życiu, nie? Jakaś taka też realna zmiana ich postępowania, albo nie, bo też zdarzały różne rzeczy tam. Natomiast no, ja bardziej się czułem takim świadkiem tego niż jakimś sprawcą, nie? Bo to Bóg jest sprawcą. Ty jesteś takim bardziej pośrednikiem, takim świadkiem tego, co tam się dzieje, ale było to dla mnie bardzo ważne, bardzo wyjątkowe miejsce. I cieszyłem się, że mogłem tam być. Pamiętam, że jak byłem już potem w innej parafii, chyba rok czy półtorej później, jak przyszedłem do bazyliki w Mikołowie, miałem taki ślub czy coś,
to po prostu, jak zobaczyłem ten swój konfesjonał, to wiecie, aż mi łzy w oczach stanęły, nie? Aż tak mocno mi serce zabiło, że było jakieś to takie dla mnie było emocjonalnie bardzo mocne przeżycie i no i to jest też takie miejsce, gdzie spotkałem faktycznie tego Jezusa przebaczającego takiego, nie zmartwychwstałego, który przebacza, który odpuszcza grzechy. A moje trzecie miejsce, akurat wszystkie są, zaraz zauważyłem, jeszcze sprzed okresu bycia księdzem, tak w pełni. Chociaż to trzecie miejsce, to już byłem diakonem. I tym miejscem jest kaplica cudownego obrazu w Częstochowie. Kiedy byłem na, pamiętam, w tej kaplicy, chyba tak w świadomy sposób po raz pierwszy jako maturzysta, to pomyślałem sobie, że nigdy tam nie pojadę, żeby doświadczać Bożej obecności, bo to było dla mnie trudne doświadczenie. Były tłumy ludzi, jakieś kazanie, jakiegoś księdza w ogóle, bo tam było tych maturzystów. Ja pamiętam moich kumpli, brałem na ten wyjazd i tam było ciężko i powiedziałem, że ja tam nie wezmę maturzystę na pielgrzymkę. Znaczy, bo to było no, dużo ludzi i ten. Natomiast co jest niesamowicie pięknego, to to, że jako diakon, mój kolega z technikum, notabene byliśmy tam wtedy na tej pielgrzymce razem, jako maturzyści, mój kolega z technikum poprosił mnie o to, żebym poprowadził pielgrzymkę do Częstochowy, parafialną, z Siemianowic, z Bytkowa. Poprosiłem wtedy dwóch moich przyjaciół, księży, no wtedy jeszcze diakonów z roku, i w trójkę trzech diakonów poszliśmy w pielgrzymce z ludźmi właśnie z Bytkowa i mieliśmy nocne czuwanie prowadzone właśnie w tej kaplicy. I to było... Mówię, że tam się zakochałem w Matce Bożej, tak w taki, no, w tym miejscu i takie doświadczenie w ogóle spotkania z nią i spotkania z jej synem. Niesamowite czuwanie. I tam chyba zrodziła się taka moja głęboka pobożność maryjna właśnie w tym miejscu, tej nocy. Też dzięki tym ludziom, którzy tam byli, dzięki temu, że byliśmy właśnie w takiej wspólnocie. Więc Częstochowa, kaplica Matki Bożej. I na koniec najważniejsze pytanie skierowane do Was. Czy Wy macie takie miejsca? Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach miejsca, w których spotkaliście Jezusa, miejsca, które są dla Was ważne. Jeżeli ktoś chce się podzielić, to jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy, bo myślę, że fajnie jest też tak właśnie podzielić się takimi miejscami, takimi przeżyciami z innymi, bo jak już powiedział ksiądz Piotr na wstępie, wiara rodzi się z tego, co się słyszy, więc głośmy. I módlmy się, więc czas też na koniec na patrona odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest święty Tomasz Apostoł, zwany też niewiernym, choć ten przydomek, ja nie do końca się z tym przydomkiem zgadzam. Natomiast no, ten apostoł, którego nie było w tej pierwszej scenie spotkania Jezusa z apostołami, dopiero w tej drugiej, tak, się spotyka i wyznaje Pan mój, Bóg mój. Jest czterokrotnie wspomniany w Nowym Testamencie. Według legend, tradycji, może bardziej tak chrześcijańskiej, miał zanieść dobrą nowinę aż do Indii. Więc jest też oczywiście męczennikiem, oddał życie za Chrystusa. No i chcemy za jego wstawiennictwem modlić się. Święty Tomaszu, módl się za nami. Życzymy Wam, żeby Wasze monitory i całe Wasze życie były święte. Amen. Amen.